Żyjmy coraz lepiej, po raz 686. I dziś litera O, a na literę O aż dwa słowa. Okoliczności i odwaga. Oba słowa są ogromnie ważne. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy coraz lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, kochani, w czwartek. Tak jak mówiłam, czwartki kończymy, ale póki co jeszcze alfabet kobiety biznesu. I dziś litera O, a na literę O aż dwa słowa. Okoliczności i odwaga. Oba słowa są ogromnie ważne dla dobrego funkcjonowania w biznesie. A zatem, po pierwsze, wiedz, że wpływ okoliczności na sukces to tylko 10%. Tyle się o tym mówi, że państwo, że jakieś inne sytuacje i tak dalej. Tak, oczywiście to wszystko jest ważne i nikt nie mówi, że nie. Jednak ciekawa sprawa, że dla jednych osób jest to ważniejsze, dla drugich osób jest to mniej ważne. Jakże często słyszałam na przykład w Polsce obawy, że trzeba płacić ZUS. I to był powód, dla którego wiele osób nie zaczynało w ogóle działalności biznesowej. Ciekawa sprawa, że na przykład ja, ale także wiele, wiele innych osób nigdy nie miało takiego wyzwania. No po prostu było oczywiste, że trzeba zarabiać tyle, żeby można było płacić ZUS. To jest odwrócenie jakby sprawy, jak pracować, jak zarabiać, jak funkcjonować, żeby ten ZUS był po prostu normalną częścią podatku. Wszędzie na świecie płaci się podatki i naprawdę w wielu miejscach większe niż te podatki w Polsce. I gdyby w ten sposób podchodzić do okoliczności, pewno mniej osób by się decydowało na działania. Interpretuj te okoliczności po prostu tak, aby były dla ciebie korzystne. To jest kolejna wskazówka. To naprawdę ułatwia odważne podejmowanie decyzji. Czyli odwaga bardzo łączy się z okolicznościami i zależy w dużym stopniu od tego, w jakich słów użyjemy, w jaki sposób sformułujemy to, co widzimy, jak nazwiemy to okoliczności. No tak jak z tym ZUS-em. Jeśli urośnie to u nas gdzieś do rangi jakiegoś poważnego wyzwania, bloku, obciążenia, przeszkody, to wtedy wszelkie inne decyzje nie będą takie łatwe. Czyli używaj właściwych słów. To, jak nazwiesz sytuację, jakich słów użyjesz, wpłynie na poziom twojej odwagi i oczywiście na poziom postrzegania okoliczności. Działaj. Transformuj swoje okoliczności tak, aby lepiej ci służyły. Okoliczności często można zmienić. Bierność nie sprzyja sukcesowi. Nawet drobne czyny przybliżają cię do niego. Czyli działaj, czyli rób coś, rób nawet drobne rzeczy. Idź w kierunku, który sobie wyznaczyłaś, wtedy również wszechświat to widzi, widzi twoją determinację, widzi ten kierunek i sprzyja ci. Jednak, i to też ma związek z wszechświatem, czasem trzeba po prostu poczekać. Będziesz to wiedziała, jeśli będziesz blisko swojej intuicji. Będziesz wiedziała, że jest to moment do przeczekania, do nic nie robienia i dania sobie prawa do tego, bez wyrzutów, bez jakichkolwiek przykrych emocji, bo wtedy dobrze nie jest. Nie zastanawiaj się zbyt długo przed podjęciem decyzji. Mózg zawsze znajdzie co najmniej kilka powodów, by cię zatrzymać. Często najlepszy sposób to raz, dwa, trzy, decyzja. Raz, dwa, trzy, działam. Funkcjonowałam tak przez całą moją drogę w biznesie. Dalej w ten sposób funkcjonuję. I wiem, jak bardzo to sprzyja dobremu działaniu. Wiedz, jakiej mocy produkcyjnej potrzebujesz. Trzeba o to zadbać. Co to jest moc produkcyjna? To jest wszystko, co jest ci potrzebne. Fizyczne, materialne, psychiczne. Wszystkie te rzeczy, które są ci potrzebne. Zadbaj o to. Wiedz, czego potrzebujesz.
i po prostu to rozwijaj, zdobywaj i tak dalej. Dlatego, że to jest też ten element, no w pewnym sensie okoliczności, choć taki, który od, bardzo mocno od ciebie zależy, czasami trzeba o to specjalnie zadbać, który czasem powoduje, że ludzie tego sukcesu nie osiągają, po prostu nie mają mocy produkcyjnej, a często ta moc produkcyjna leży w nas, nie mają charakteru, nie ma odpowiedniego, nie mają odpowiedniego zestawu paradygmatów, schematów, według których postrzegają rzeczywistość. To wszystko składa się na moc produkcyjną. To zresztą jest to, czego tego rodzaju mocy produkcyjnej no, uczyłam, rozwijałam w firmach, z którymi pracowałam. Dziś robię to indywidualnie. Miej strategię, taką strategię z etapami, z celami, z zadaniami, żeby po prostu widzieć kierunek tej twojej kariery, żeby widzieć kierunek tego twojego biznesu, gdzie to idzie. Wiadomo, że na początku inaczej będziemy działać, ale zawsze trzeba mieć tę wizję, trzeba wiedzieć, dokąd nas ona prowadzi. I w związku z tą strategią twórz realistyczną do wykonania listę zadań na każdy dzień. I zaznaczaj jakoś tak, żeby cię to motywowało, te, które wykonałeś. To ważne, żeby ta lista była realistyczna, dlatego że mają nam towarzyszyć pozytywne nastawienie, pozytywne emocje, mamy mieć pozytywne nastawienie, mamy się czuć dobrze. Jeżeli nie będziemy wykonywać tych zadań, jeżeli zrobimy ich więcej, albo te zadania będą w tym momencie no, po prostu przerastały naszą moc produkcyjną, to o czym mówiłam wcześniej, to co mamy w tej chwili, będziemy odczuwać emocje negatywne, a emocje negatywne będą przyciągać do nas jakby wydarzenia z tego samego poziomu. Czyli to ważne, żeby ta lista była realistyczna i ważne, żeby po kolei wykonywać te zadania. Bądź dobrze, naprawdę dobrze przygotowana do tego, co robisz. Dobrze, nie perfekcyjnie. Perfekcja nie istnieje. Perfekcja w moim odczuciu powinna się, przepraszam za słowo powinna, ale to do perfekcji, więc nie wiem, czy ona potraktuje to jakoś specjalnie niedobrze. Perfekcja nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak perfekcja i ona powoduje, że rzeczywiście to te nasze działania się odwlekają i ach, zrobię to, jak już będę wiedziała to, czy tamto, czy jeszcze coś innego, jak skończę ten kurs, to się za to wezmę, jak już się nauczę, to zrobię, zacznę sprzedawać, jak całkowicie poznam bardzo dobrze te produkty, a te produkty, trwanie tego poznawania tych produktów przedłuża się. Coś można przecież poznawać bardzo długo i w końcu no, doprowadza to do tego, że nie podejmujemy tych działań, które są najważniejsze. No a najważniejsze działania w każdym biznesie to wiadomo, klienci, sprzedaż, oferowanie tego, co się ma dla innych ludzi i tak dalej. I dwie takie rzeczy, które związane są ze wszystkim, ale bardzo mocno są związane z odwagą, a dlatego, że no od tego, czy jesteśmy odważni, czy nie, to zależy od tego, jak o sobie myślimy. Czyli dbaj o poczucie własnej wartości, proaktywność i poczucie obfitości. Te trzy cechy, przynajmniej te trzy cechy, pozytywne myślenie tu się mieści jak najbardziej i spójność wewnętrzna po części też, ale te trzy cechy z programu logodydaktycznego powodują, że łatwiej jest nam być odważnym i łatwiej jest nam również interpretować w korzystny sposób dla nas te okoliczności. I ostatnia rzecz, miej przynajmniej jedną osobę, która wierzy w ciebie i twój biznes. Jeśli samemu się wierzy w ludzi, jeżeli samemu się ludziom dmucha w skrzydła, jeżeli się prowadzi z ludźmi ten rodzaj w relacji, tak się traktuje innych, to zazwyczaj ma się takich ludzi. No ale różnie to bywa, a zatem warto się o taką osobę w życiu zatroszczyć. No a na pewno coś zrobić z tymi, które są blisko nas, a jednakowoż podcinają nam skrzydła. Czyli zbierając, kochani, co się składa na odwagę i okoliczności. To jest dla wszystkich, nie tylko dla kobiet, no ale to jest alfabet kobiety sukcesu. Pamiętaj, że okoliczności to tylko 10% wpływu na sukces. Interpretuj je tak, by były dla ciebie korzystne, bo to ułatwia podejmowanie decyzji. Używaj właściwych słów. To jak nazwiesz sytuację, wpłynie na poziom twojej uwagi. Działaj. Transformuj swoje okoliczności tak, aby lepiej ci służyły. Bierność nie sprzyja sukcesowi. Nawet drobne czyny przybliżają cię do niego. Jednak czasem trzeba po prostu poczekać. Będziesz to wiedziała kiedy, jeśli będziesz blisko swojej intuicji. Nie zastanawiaj się zbyt długo przed podjęciem decyzji.
Mózg zawsze coś znajdzie, aby cię od tego ciągnąć. Raz, dwa, trzy i decyzja. Wiedz, jakiej mocy produkcyjnej potrzebujesz i zadbaj o to. Potrzebujesz strategii z etapami, celami, zadaniami. Twórz realistyczną do wykonania listę zadań na każdy dzień i jakoś ciekawie zaznaczaj te, które wykonałaś. Bądź dobrze przygotowana do tego, co robisz, ale nie perfekcyjnie. Dbaj o poczucie własnej wartości, proaktywność i poczucie obfitości i miej przynajmniej jedną osobę, która w ciebie wierzy. To się przydaje, zwłaszcza wtedy, kiedy nie wszystko idzie tak, jakbyśmy tego chciały. A zatem do dzieła odważnie. To był kolejny odcinek czwartkowy dla biznesu i przypominam, że te odcinki pomału się kończą. No, bądźcie tak uprzejmi, kończą i bądźcie tak uprzejmi i napiszcie tutaj, czy coś wam dały, czy coś wam dają, w jaki sposób możemy to zrobić, żeby zawsze można było do nich wrócić. Dobrego dnia, także w biznesie. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. 6 razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.